Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał, aka Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Little Nightmares 2. Ostatnim razem, jak pamiętacie, przemierzaliśmy przez ten oto las lub to oto bagno, ponieważ uciekaliśmy przed kłusownikiem, który sobie tam w tle chodzi z latareczką i obok nas są wrony, które w zasadzie no nie zwiastują niczego dobrego i podejrzewam, że w dzisiejszym odcinku również będziemy przed nim uciekać. Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za takie przyjęcie poprzedniego odcinka. Niestety troszkę ubolewam nad tym, że nie ma za dużo komentarzy, bo dokładnie jest tylko komentarz jeden. I to od jednej osoby, od Asi White Rose, który za chwilę przeczytamy. Więc w tym wypadku no będziemy mogli tylko posiłkować się jednym komentarzem. Ale liczę na to, że pod następnym odcinkiem będzie troszeczkę więcej komentarzy i nie bójcie się pisać jakichś tam swoich teorii, ponieważ nawet jeżeli to będą dosyć absurdalne teorie, to ja je z chęcią przeczytam i albo się z wami zgodzę, albo się z wami nie zgodzę. Aha, i zanim jednak zaczniemy gierkę, chciałbym, abyście sobie ustawili słuchawki, jeżeli oglądacie to w nocy, bo ja to obecnie nagrywam przed 18, więc już jak widzicie jest ciemno, dlatego mam sobie tutaj swoją latareczkę. A raczej lampeczkę, która sobie świeci na wprost mnie. I polecam wam bardzo serdecznie ustawić sobie w miarę fajną głośność, położyć się i zapraszam na seans. Zawzięty typ XDDD. Dzieci ścigać by jedne. XD. Ano, też się zdziwiłam, że zebrał takie żółte nakrycie głowy, wyglądające jak kapturek Six. Dokładnie tak, Asiu, i jestem pewien, przynajmniej nie wiem w ilu procentach, ale jestem pewien, że na najprawdopodobniej coś będzie niedługo związanego z naszą Six z pierwszej części, a przynajmniej na to liczę. Dziękuję, Asiu, za komentarz, a was oczywiście, tak jak przed chwilą, zachęcam do pisania właśnie swoich spostrzeżeń na temat gry. A teraz zapraszam na odcinek. Dobra, no to ruszamy w takim razie. Powolutku idziemy z koksem. Tutaj mamy wrony, które No właśnie. To już się kurde przekonałem, co one zwiastują. Więc musimy iść praktycznie po cichaczu. Czyli dokładnie musimy odpalić przycisk L2 i po cichutku, żeby nas nikt nie widział. Trzeba to jeszcze inaczej zrobić, bo te wrony jakby nie mogą nas... Oj, coś tutaj, jakiś kurzyk był. Te wrony w ogóle nas nie mogą zobaczyć. W ogóle. No nie mogą nas w ogóle usłyszeć. Czyli będziemy musieli chyba w tę stronę, w taki oto sposób iść. Tak. Nie jesteśmy na obszarze, gdzie... Dokładnie, a my szybko. Szybko, szybko, szybko. Okej. Udało nam się schować. O kurde, 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 szybko, szybko, szybko. Okej, udało nam się tutaj schować przed nim. Dobra, widzę, że tutaj zdjęliśmy strzelbę. Czy my go zabiliśmy? O kurde. Ej, co my żeśmy najlepszego zrobili? Ej, czegoś takiego to ja się nie spodziewałem. Tu w ogóle to miejsce to jest jakiś chyba warsztat. To jest taka, wiecie, może nie powiedziałbym, że stajnia, ale to jest taki warsztat w osobnym budynku. Takie osobne pomieszczonko. Tam już nie możemy przejść. Ale kurde, my żeśmy go zamordowali? Ocie skurczysyn.
Dobra, jesteśmy po drugiej stronie teraz. Chodź tutaj. Co tutaj się dzieje? Czy my coś tutaj możemy... Ten? Nie mówcie, że my do wody mamy wskoczyć. Nie ma takiej opcji. Chyba, że gdzieś indziej mamy iść. No ale gdzie? Nic innego tutaj nie widzę, więc... Czekajcie, a jest tutaj coś jeszcze innego, co bym mógł przesunąć? Kurde, powiadomienie mnie wystraszyło. Czekajcie, coś ogarniemy tutaj. Nie no, nie wiem kompletnie, co tutaj zrobić. Bo do wody wejdę, to... No właśnie, zaraz się utopię. Kurde, wyłączę jeden tutaj program, bo... U mnie tutaj mega wadzi. To jest dokładnie Game Ranger. Dobra, widzę, że teraz mamy tutaj naszą przyjaciółkę. Albo naszego przyjaciela, bo kurde, dalej nie wiem, kto to jest, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka. Czyli coś się musiało ewidentnie zbugować, bo jej tu wcześniej nie było. Okej, i widzę, że sobie teraz będziemy płynąć. To są jakieś stare drzwi. Ej, fajny patent, na starych drzwiach sobie kurde płynąć. Tak jak ten, Rafonix, ze starym na plecach. Tylko w tym wypadku sobie płyniemy. Łódką, w nieznane w sumie. No bo nawet tą łódką nie możemy kierować, możemy co jedynie sobie tak o kamerą prawym analogiem ruszać. Więc jestem ciekaw, co tym razem będzie tutaj na nas czekać. Buteleczka. Kojarzy mi się z takimi właśnie filmami, gdzie na przykład w takich buteleczkach był list w środku, nie? I ktoś, kto w statku lub na jakiejś łódce z dala zauważył ten list, to od razu wiadomo, rozbijał taką buteleczkę szklaną i czytał, co tam jest w środku. No ale znając niestety nasze realne życie, to prawdopodobnie taka kartka by już w środku zamokła, no bo wiadomo, no to się nad wodą unosi, więc prawdopodobnie jakaś tam woda by się do środka dostała, no nie ukrywajmy tego. Ale patrzcie, jak żeśmy kurde z praktycznie lasu dostali się do jakiejś jaskini, z jaskini dostaliśmy się do chatki kłusownika, później na bagna, z bagien znowu do jakiejś chatki, teraz płyniemy w ogóle zupełnie w nieznane. Co tutaj się dzieje w tej gierce? Ta gierka nam pokazuje trochę większy horyzont niż Little Nightmares 1, autentycznie. I to mi się bardzo podoba. To mi się bez kitu bardzo podoba. O, widzę, że tutaj nasz mono wstał, czyli coś się ewidentnie dzieje. O kurde! A co to jest? To jest jakieś opuszczone miasto? Czy nasi bohaterowie mają teraz halucynacje? Ej, bez kitu to trochę wygląda creepy, nie? To trochę przerażająco wygląda. Mam nadzieję, że cali dopłyniemy, bo trochę ciarki na plecach mam. Trochę ciarki mam na plecach teraz. Zresztą w ogóle udźwiękowienie i to wszystko w całej tej gierce powoduje, że mam ciarki i na dupie, i na plecach w tym samym momencie, więc... No dobra, dopłynęliśmy. Ciekawa sprawa, bo mamy już ponad 10 minut na liczniku, dokładnie to 11. Więc zobaczymy, jesteśmy teraz na jakiejś wyspie, tu w ogóle... Co to jest za hangar? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Coś tutaj jest? Nie, nic tutaj nie ma. A co to dokładnie jest tutaj?
zbiłem figurkę i to jest taki sam efekt, jaki miała Six, czyli jak ona zbijała te figurki, to jakaś taka dziwna czarna aura nad nią latała, co powodowała, jakby miała jakby problemy z żołądkiem czy z czymkolwiek. Na pożarcie. Jakie na pożarcie? Co jest grane? Gdzie my jesteśmy? Oh fuck! Co to jest? No to ktoś musiał mieć ewidentnie złe lądowanie, chyba że... Nie, to są... To są chyba tylko ubrania, bo przez chwilę myślałem, że to jest czyjeś ciało, takie dyndające. Ty, gdzie my jesteśmy? Co to jest za miasto? Wejdźmy tutaj. Tutaj w ogóle jest jakaś chatka, kuchnia widzę. Brudne naczynia. Dosyć takie całkiem charakterystyczne te elementy, nie powiem, że nie. Tu jakaś dziura w drzwiach. Co tutaj się stało najlepszego? Co to za Armagedon tutaj był? Telewizory? Ja tak patrzę, że Little Nightmares 2 to tematyka chyba Little Nightmares 2 to właśnie są telewizory, nie? Co się stało? Co ty się tak zbugowałaś? Albo zbugowałeś? Dobra, weź mnie tu podsać. O! No. Dawaj. Kurde. Okej. Dobra, jestem na drugiej stronie. Ty tam się dostaniesz, czy nie? Chyba nie do końca. Dobra, mamy tutaj jakiś pstryczek. Jezu, pstryczek. Stryczek. Bo mamy tutaj dokładnie telewizor, który jest za... Jest jakby otoczony linką i tutaj mamy właśnie coś ala, wiecie, wisielec. Więc wydaje mi się, że musimy teraz właśnie się tego złapać, po czym telewizor poleci do góry, a my spadniemy w dół chyba. O ile dobrze rozumiem tą fizykę. Nie, źle zrozumiałem tą fizykę. Autentycznie źle. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Czy ja gdzieś spadłem? To ja autentycznie nic nie widziałem, co tam jest. Tam jest jakaś dziura. Aha! Ja chyba muszę się rozbujać i tam w tamte schody trafić. Tylko jak ja mam to zrobić? To ja bym musiał dostać się na telewizor i z telewizora tam skoczyć. I tam na schody iść. Tak mi się wydaje. O! Patrzcie. Patrzcie na to. Dobrze kminiłem na początku. Dobrze kminiłem. O kurde, ale żeśmy się do góry dostali. Nice. Dobra, jesteśmy teraz na drugim piętrze. Ale co tu się z tą chatą stało? Co to w ogóle jest za jakiś ten... Co to za jakiś Armagedon przeszedł przez ten dom? Dobra, widzę, że on dostał się tam do góry. Chyba do nas zejdzie, co nie? Tak jest. Oj, kurczę pieczone. To będzie dopiero teraz hardcore. Aha, czyli będę musiał teraz dom doskoczyć, okej. Gorzej byłoby, gdybym nie wcisnął tego R2, nie? Wtedy to bym miał przesrane. Dobrą stronę my idziemy? Czy w złą? Co jest? Okej, to jest naprawdę co zaczyna się... Przestaje być zabawne, powiem wam szczerze. Szybko na drugą stronę, dokładnie. Byleby się nic nie spierniczyło. Dokładnie, idziemy teraz tutaj. Ja pierdziele, ale zawał miałem przez chwilę. Ja myślałem, że tu człowiek się znowu powiesił. A tutaj tylko ubrania to są.
Całe szczęście, że ubrania. Co jest? Da się wyłączyć to jakoś? Proszę, wyłącz się. Proszę. Nie, nie chcę się wyłączyć. Aby dostroić transmisję. No używam L. Lewej gałki analogowej. Ale to nie działa. Czy działa? Ty, nie rozumiem w ogóle nic z tego. Nic z tego kompletnie nie rozumiem. O kurde, co jest? O kurde, co jest grane? Gdzie my jesteśmy? Przed czym my uciekamy? Co tutaj się najlepszego stało? Dobra, idźmy lepiej stąd, idźmy lepiej stąd. Jesteśmy na jakimś wysypisku śmieci teraz. Oho, chyba wiem, co to oznacza. Oznacza to, że czas antenowy dobiegł końca, moi drodzy. Tak, ja wiem, jestem gorszy niż Polsat, zdaję sobie z tego sprawę. Moi kochani, to już macie powód do napisania kolejnych komentarzy co do tego, co się dzisiaj działo w odcinku. Nie licząc ucieczki przed kłusownikiem lub tym całym mordercą, to mamy jeszcze przecież te telewizory, a raczej ten telewizor jeden. Mi się wydaje, że ta gra właśnie będzie oparta na takich jakichś dziwnych retrospekcjach i tak dalej. Nie wiem jak wy, ale to już powoduje u mnie ciarki na dupie. Dobra, moi drodzy, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana po więcej. Zapraszam na socjale, linki są pozostawione w opisie. No i mam nadzieję, że sposób ciekawy prowadzę let's play. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach z Little Nightmares 2, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Cześć!